I o której zaczęła woda tak przybierać? No, godzina już wieczorem zaczynał, jak ten pierwszy deszcz był, po godziny gdzieś 10, 11 i to stopniowo szło maksymalnie do góry. A kiedy pierwsza pomoc przyjechała, żeby coś zobaczyć, pomóc wam? No, pomoc to taka była, że dostałem tylko worki i piasek i tylko swoje siły były. Tylko swoje? Tylko i sąsiadów. I sąsiedzi razem przez całą noc budowaliście te wały, tak? No, skończyli my o drugiej w nocy wał ostatni, przed Bożym Ciałem zrobić. Żeby troszeczkę, jak to się mówi, ulżyć, żeby wiedzieć, żeby było mniej zagrożenia. Tyle, no niestety. I wy już jesteście zalani w tym miesiącu trzeci raz? No trzeci raz, troszeczkę mniej, bo mówię, zwalczyliśmy trochę wody, że nie dopuściło, że nie zalało to już. No, przecieki były, no bo wiadomo, że nie ugadnie, żeby nie było przecieków. Tu chodziła woda, no ale to później trochę opadło. To bo już opadła ta młynówka. No ja przepuszczałem z tamtej strony, już tam mam przepust i już woda szła maksymalnie już do koryta. A teraz no, z drugiej strony ta kanalizacja robi robotę. Woda cały czas tam wylewa. Czyli woda ze studzienek wychodzi? Normalnie pakuje, normalnie fontanny robiła. W nocy to fontanna była. Takie było nasilenie tej właśnie studzienek. A tu jest naprawdę, jest na czym zapłakać. Bo mówię, teściu starszym wiekiem, no przeszywa to bardzo. Jego dorobek tutaj i zniszczone, jak to się mówi. No i mówię, jeszcze go to cieszę, że ja mówię, co się dało rady, wybudowało się i że nie, jest miejsce dla niego i na pewno będzie już, tu już na pewno nie zamieszka, bo nie ma szans. Jak to ten pustak weźmie wody, to lata albo nie wiadomo ile to będzie trwało, żeby to doszło do czegoś.